Mój ulubiony mistrz, profesor Feliks Koneczny, pisał jednoznacznie: historyk powinien całe życie uczyć się historii. Jak całe życie, to nie tylko kiedyś, a być może kiedyś też się nie uczył, stąd właśnie nie ma warsztatu, nie potrafi tego po polsku pięknie opowiedzieć, nawet propagandowo, jeśli chciałby to wykorzystać, mógłby to zrobić naprawdę lepiej, ale albo nie potrafi, albo mu się nie chce. Traktuje nas jak stado baranów, że przyjmiemy wszystko, co on nam powie, czy nam wypowie na takim spotkaniu. Nie. Trzeba chodzić, trzeba zabierać głos, trzeba ich deprymować i wskazywać. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Niech oni się wstydzą. Dziewiątego grudnia ubiegłego roku odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim na historii spotkanie z profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Rafałem Wnukiem. Prawdę mówiąc, byłem nastawiony bardziej ciekawie na to, że sam też skorzystam z wiedzy wybitnego uczonego. Tak został przecież przedstawiony przez profesora Piotra Majewskiego jako wybitny znawca dziejów Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej, ale niestety czar prysł. Prysł dlaczego? Już sama nazwa tego spotkania mówiła wiele o i organizatorach, i o uczestniku. Czy Narodowe Siły Zbrojne Związku Jaszczurczego współpracowały z Niemcami? To jest nie po polsku, to jest niegramatyczne. To było tak, jakby Narodowe Siły Zbrojne były własnością jakiegoś Związku Jaszczurczego i tak dalej. Tak pisać się nie powinno. I w jednym z punktów, gdzie Rafał Wnuk analizuje działalność, postawy Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej, oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych, odnosi się do wydarzenia, które uznał, że miało miejsce 8 maja 1944 roku w Giebutowie, to jest dzisiaj miejscowość na przedmieściach Krakowa, gdzie został popełniony mord na Żydach. I tego mordu mieli dopuścić się partyzanci kapitana Władysława Kołacińskiego Żbika. Co on o tym wie i jak to pokazał? No, powiem wprost, ręce i gacie opadają, jaki jest poziom uczonych czy naukowców w Polsce. Jak nie wiem nic, to nie zabieram głosu. Jak chcę zabrać głos, to próbuję się dowiedzieć. Jak próbuję się dowiedzieć, to myślę krytycznie. Szukam, sprawdzam, porównuję, analizuję i wreszcie formułuję jakieś sądy. Ale po co, skoro można na skróty i walić na odlew? I tu Rafał Wnuk wdepnął. Wdepnął dlatego, że mamy sporo dokumentów, które mówią coś zupełnie innego, niż on powtarza po kimś. Nie wiem po kim, ale powtarza. Sprawa Giebutowa wraca co jakiś czas. Oto Dariusz Libionka w Gazecie Wyborczej w maju 2018 roku, pisząc o tej zbrodni, stwierdził tak. W maju 1944 roku około 50-osobowy oddział zajął gospodarstwo Józefa Koniecznego, gdzie ukrywały się trzy żydowskie rodziny, w sumie 17 osób i tak dalej. Wszystko wskazuje na to, że mordu dokonali ludzie z oddziału NSZ dowodzonego przez Władysława Kołacińskiego Żbika, który w tym czasie przebywał na tym terenie. Proste? Proste jak cep. Prawdziwe? Właśnie tak prawdziwe jak ten cep. Jak walniemy kogoś cepem w głowę, to przyzna nam we wszystkim rację, bo to będzie bolało. Ale jak człowiek otrzeźwieje i zacznie myśleć, to się okazuje, że myślenie ma sens. I wtedy bardzo łatwo wykazać, że jest to nieprawdą. Otóż mord na Żydach w Giebutowie został faktycznie popełniony. Tylko nie wszystkie tego typu wydarzenia i akty miały charakter i podłoże antysemickie. Bardzo często ci ludzie nie dlatego tracili życie, że byli Żydami, tylko dlatego, co się działo w okolicy. Jeśli byli ukrywani przez dłuższy czas przez miejscowych, to ta sprawa była miejscowym znana. Jeśli nie wychodzili na zewnątrz, nie dokonywali czegoś, co było traktowane jako przestępstwo, czyli napady rabunkowe, gwałty, to nie było konsekwencji. Byli trzymani do końca okupacji. Czasami zdarzało się jednak inaczej. Nie wiemy, wielu takich spraw absolutnie nie rozstrzygniemy, ale warto wiedzieć, jak do tego podchodzić, jak szukać, jak sprawdzać. Otóż w Giebutowie nie było oddziału kapitana Władysława Kołacińskiego Żbika. Skąd to wiemy?
z dokumentów niemieckich. Niemcy na podstawie swojej agentury obserwowali działania polskiego podziemia, w tym oddziałów partyzanckich. I w jednym z takich dokumentów, wydanych przez komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dystryktu Radom, placówka w Kielcach, mamy następującą informację. Tutejsza grupa NZ, ŻBiK, nie operowała nigdy, według informacji łącznika Wizel, na terenie powiatu miechowskiego. Obecnie znajduje się z innymi grupami w Trójkącie Jędrzejów, Chęciny, Małogoszcz, gdzie dokonuje się ich koncentracja. O czym nam to pismo mówi? Po pierwsze, że Niemcy mają agenturę zewnętrzną. Obserwują polskie oddziały przez swoich agentów. Gdyby ludzie z NZ-u byli agentami, to Niemcy nie musieliby zaciągać języka u agentury terenowej. Po drugie, jeśli funkcjonariusz Policji Bezpieczeństwa niemieckiej stwierdza kategorycznie, że to nie był ten ŻBiK, tylko inny, to też musimy poszukać, jak było naprawdę. I ten Niemiec pisze dalej tak. Jak dalej informuje Wizel, w powiecie miechowskim istnieje grupa AK, która operuje pod pseudonimem ŻBiK. Siły uzbrojenia tej grupy nie można było podać, również jej obecne miejsce pobytu jest nieznane. Ponieważ wymieniona grupa ma dokonać napadów najcięższego rodzaju, tutejsza grupa NZ ŻBiKa dla zwalczania tej grupy chciała przenieść się na tamtejszy teren, lecz z bliżej nieznanego powodu nie zostało to do tej pory zrobione. Czyli ŻBiKa Władysława Kołacińskiego tam nie było. W przypadku bandy ŻBiKa operującej w Miechowie nie może w żadnym przypadku chodzić o tutejszą grupę NZ, ponieważ o każdorazowym miejscu jej pobytu przedkładane są na bieżąco meldunki, czyli agentura ich obserwuje. Informacje podane przez Wizela odpowiadałyby więc faktom. I faktycznie mamy dokumenty z tamtego terenu, dokumenty akowskie, które potwierdzają, że na tym terenie działa oddział jakiegoś ŻBiKa. Jakiegoś, to też można ustalić. Chodzi o Stanisława Jazdowskiego. On był od wiosny 1944 roku oficerem dywersji obwodu Miechów. Zginął w potyczce z Niemcami w górach miechowskich 18 sierpnia 1944 roku, dowodząc oddziałem partyzanckim AK. Nie każdy ŻBiK jest tożsamy z tym ŻBiKiem. I nie każde pomówienie jest oparte na podstawie jakichkolwiek, nawet wyssanych z palca dowodów, bo tu nie ma żadnych. Jeśli nawet Dariusz Libionka odstąpił od tych następnych publikacji, bojąc się kompromitacji, to Rafał Wnuk okazał się człowiekiem bardziej odważnym i to po prostu zrobił. Co więcej, mamy żydowskie Ischorbuki, czyli Księgi Pamięci, gdzie jest mowa o tym wydarzeniu. Mowa wprost potwierdzająca to, co przedtem powiedziałem. Ci ludzie byli przechowywani u niejakiego Józefa Koniecznego w bunkrze pod Klepiskiem. 5 maja 1944 roku do miejscowości Giebutów i do domu Koniecznych przybyła grupa AK. Polscy partyzanci, którzy faktycznie walczyli z Niemcami, również walczyli z Żydami. A ponieważ nie mogli wystarczająco walczyć z Niemcami, wyładowywali całą swą nienawiść i złość na pozostałych ocalałych Żydach. Oddział 50 ludzi i tak dalej był oddziałem akowskim. I ci ludzie rzekomo mordowali Żydów, bo tego też na pewno nie wiemy, że to oni. Ale jest wskazanie, że to jest AK. Żydzi, którzy byli na tym terenie od wielu lat, ukrywali się tam, znali warunki miejscowe, wiedzieli także, z kim mają do czynienia. Józef Konieczny jest o tyle ważny, jako ten, który ich chronił, bronił, żywił, przechowywał, że po wojnie był przesłuchiwany przez bezpiekę. W 1955 roku w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Miechowie przesłuchany przez funkcjonariusza UB Stefana Śliwę zeznawał między innymi, co następuje. Co to są zeznania ubeckie w 1955 roku? Wiemy. Człowiek, który tam trafiał, patrzył na każde skinienie, na każde mrugnięcie, jak ma zeznawać, żeby stamtąd wyjść bez połamanych kości, bez naruszonego zdrowia, a być może także ujść z życiem. I nawet taki człowiek, który ratował Żydów, mógł się bać i miał się czego bać. I on pod dyktando ubeka zeznaje, albo ubek wpisuje, a on to podpisuje, rzeczy nie mające miejsca, nie dlatego, że są niezgodne z naszą wiedzą historyczną, z ideologią i tak dalej, tylko że to są rzeczy całkowicie, które spadają z księżyca. Otóż on zeznaje tak.
stali w Giebultowie w liczbie 4000 osób, przy czym zajmowali sąsiednie gromady. I to ma być 4000 NZ-owców. Skąd tylu ludzi w partyzance, stojących na terenie jednej czy kilku sąsiednich gmin, poszukujących kilku czy kilkunastu Żydów? 4000 to jest przecież olbrzymia siła, nieprawdopodobna siła partyzancka, jakiej na ziemiach polskich nigdy nie sformułowano podczas okupacji. Samo to powinno nam dać do myślenia, że takiej wiedzy przyjąć na wiarę nie można, bo to nie jest wiedza. To są dokumenty ubeckie, a nie może być tak, że naszą historię jeszcze po tych kilkudziesięciu latach mają pisać ubecy. A wracając do kapitana Władysława Kołacińskiego-Żbika, mam przed sobą specyficzny dokument. Są to materiały operacyjne Służby Bezpieczeństwa z drugiej połowy lat 70. To jest laurka dla kapitana Żbika. Otóż w tym dokumencie czytamy: na podstawie posiadanych materiałów archiwalnych ustalono, że banda terrorystyczno-rabunkowa nielegalnej organizacji NZ pod dowództwem Żbika liczyła 68 czynnych członków. Współpracowników ustalono 4, to znaczy ustalono nazwiska. Liczba ta jest stosunkowo bardzo mała, gdyż uświadamiając sobie fakt, że Żbik, mając oddział zbrojny w okresie okupacji składający się z 400 ludzi, zawsze znalazł poparcie i schronienie. Pochodzenie społeczne członków bandy: chłopskie 47 osób, robotnicze 4, 6, inteligenckie 1 i 14 nie ustalono, a pomocników chłopskich 4. Banda działała na terenie byłego powiatu włoszczowskiego, koneckiego, częstochowskiego i piotrkowskiego. Znowu mamy zaprzeczenie. Nie ma Miechowa. Tam Żbik nie uczestniczył w żadnych wydarzeniach, nie stacjonował. Było to daleko od siedzib jego siatki organizacyjnej i gdzieś aż pod Kraków wędrować w sile 100, 200, 300 czy 400 partyzantów byłoby bez sensu. Ubek z tego zrobił 4000 po wojnie. Czyli można zrobić coś z niczego. Historię, która nie jest historią, ale jest od początku do końca z myśleniem. I to jest właśnie Rafał Wnuk. Jak się człowiek nie uczy, to nie wie. Jak nie wie, to nie powinien zabierać głosu. A mój ulubiony mistrz, profesor Felix Koneczny, pisał jednoznacznie: historyk powinien całe życie uczyć się historii. Jak całe życie, to nie tylko kiedyś, a być może kiedyś też się nie uczył, stąd właśnie nie ma warsztatu, nie potrafi tego po polsku pięknie opowiedzieć. Nawet propagandowo, jeśli chciałby to wykorzystać, mógłby to zrobić naprawdę lepiej. Ale albo nie potrafi, albo mu się nie chce. Traktuje nas jak stado baranów, że przyjmiemy wszystko, co on nam powie, czy nam wypowie na takim spotkaniu. Nie. Trzeba chodzić, trzeba zabierać głos, trzeba ich deprymować i wskazywać. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Niech oni się wstydzą. O co w tym wszystkim chodzi? Są wskazania, nie wiem, czy to jest prawda, nie mam dostępu do systemu PESEL, nie mam Pegasusa, więc tak naprawdę nie wiem, nie jestem w stanie ocenić, czy to jest prawda. Ale coś jest na rzeczy, bo nie ma zaprzeczeń, że ówże Robert N. jest wnuczkiem komunistycznego profesora o nazwisku nomen omen Pastusiak.